Na Mazowszu niewielu było bandytów, którzy dorównywaliby bezwzględnością i brutalnością Cieślakowi. Był zamieszany w kilka zabójstw. Mordował dla pieniędzy. Mówi policjant zajmujący się walką z gangami. Urodzony w 1975 roku Robert Cieślak Cieluś Wel Robinson zaczynał jako zwykły złodziejaszek. Szybko awansował w bandyckiej hierarchii. Jako podejrzewany o spowodowanie śmierci, po raz pierwszy został zatrzymany na początku lat dziewięćdziesiątych. W lesie niedaleko Żyrardowa został znaleziony Jacek Z., młody człowiek handlujący sprzętem komputerowym. To było makabryczne. Skrwawiony śnieg, a w krzakach zwłoki mężczyzny z obciętą głową. Z rozpoznania wynikało, że Cieślak robił interesy z Jackiem Z. i był mu winien spore pieniądze. Miał oddać gotówkę w dniu, w którym wierzyciel został uśmiercony. Wszystko wskazywało na to, że Cieślak jest powiązany z tą zbrodnią. Niestety, świadkowie, którzy początkowo złożyli obciążające zeznania, szybko się z nich wycofali. Widać było, że zostali zastraszeni. Opowiadają policjanci. W połowie lat 90. Cieślak związał się z Jerzym Brodowskim-Jurijem. Młodzi bandyci z Piastowa zaczęli pracować dla ludzi związanych z gangiem wołomińskim. Przez kilka lat Robinson zajmował się kradzieżami samochodów, pomagał w napadach rabunkowych. Jego pozycja bardzo wzrosła. Wraz z Jurijem i grupą młodych bandytów z Piastowa i Konstancina zaczęli działać w gangu Markowskim. Do spółki z gangiem Uchala rządzili Wyszkowem. Kontrolowali też Piastów i Piaseczno. Na temat Cieślaka i jego grupy, Wyszkowscy policjanci i prokuratorzy zgromadzili sporo materiałów. Przekazali je później do Warszawy. Nie zostały jednak wykorzystane. Być może doszło do zaniedbania. Dzisiaj są niewielkie szanse, by ustalić, jak było naprawdę. Jedno jest pewne: w efekcie Cieślak stał się jednym z najgroźniejszych polskich bandytów. Oceniają policjanci. Nazwa Gangu Mutanci pochodzi podobno od pseudonimu jednego z członków grupy. Zafascynowani gangsterką. Zaczęli pracę dla lokalnego przestępcy o pseudonimie malarz. Gangster ten był poważanym członkiem Pruszkowa. Dorobił się sporych pieniędzy na handlu spirytusem. Mutanci pracowali dla malarza jako jego straż przyboczna. Obowiązków przybywało, gdyż stary włamywacz, oprócz sprzedaży nielegalnego alkoholu, zaczął zajmować się wymuszeniami rozbójniczymi wraz z sklepakiem i ludkiem, późniejszymi ofiarami strzelaniny w restauracji Gama. W grudniu 1997 roku malarz został zastrzelony, a mutanci zostali bez pracy, za to z fachem w ręku. Poczuli się niezależni i zaczęli robić wszystko po swojemu, nie pytając nikogo o zgodę. W pewnym momencie popadli w konflikt z grupą brędziaków, czyli silnorękich na usługach pruszkowa. Na początku ekipa z pruszkowa spuściła im łomot i pocięła nożami w ramach nauczki, jednak to nie poskutkowało. Mutanci załatwili sprawę po swojemu, porywając i zabijając jednego z nich. Dopiero wtedy Stara Gwardia nabrała do mutantów respektu i przez pewien czas Pruszkowscy nie chodzili nigdzie w pojedynkę. Reputacja mutantów rosła. Szukali okazji do usamodzielnienia się. Na przeszkodzie stał jednak ich boss, Kikir. W sierpniu 2000 roku Cieślak wraz z Jurijem i Jackiem Kalbarczykiem porwali 17-letniego Michała W., syna wyszkowskiego biznesmena. Za uwolnienie chłopaka zażądali miliona dolarów okupu. Michała uwolniła policja, a za organizatorami porwania rozesłała listy gończe. Od tego momentu bandyci działali w podziemiu. Cieślak i spółka dokonali porwania bez wiedzy szefów. Chcieli zagarnąć okup dla siebie. Gdy powinęła im się noga, doszło do konfliktu z bosami. Opowiada oficer policji. Nigdy nie udało mu się postawić zarzutu w tej sprawie. Grupa Cieślaka, zwana już wówczas mutantami, wydała wyrok na swego bossa. Po raz pierwszy zaatakowała 23 września 2000 roku pod Emilianowem, gdy Andrzejczy Kikir wracał z żoną i ochroniarzem z wesela. Cieślak i jego kompani zajechali dzipem drogę samochodowi Kikira i ostrzelali go z broni maszynowej. czy i jadący z nim ludzie zostali ranni. Niedługo potem boss zaczął leczyć się w szpitalu przy ulicy Szaserów. Wcześniej ujawnił, że na mutantów wydano już wyroki śmierci. Cieślak był szybszy. 20 października do szpitalnej sali, w której leżał kikir, wszedł młody mężczyzna. Korytarz oddziału chirurgii był pusty. Lekarz dyżurny był akurat piętro wyżej, na trzecim. Pielęgniarki rozeszły się po salach, by podać pacjentom lekarstwa. Mężczyzna wszedł głównym wejściem. Nikt go nie niepokoił. Pewnym krokiem zmierzał w kierunku sali numer 10. Minął kuchnię, świetlicę, łazienkę do robienia lewatywy i brudownik, by wreszcie stanąć w drzwiach po prawej stronie. Jego ofiara próbowała schować się pod łóżko, choć nie sposób pojąć, w jaki sposób miałoby to jej pomóc. W wojskowym szpitalu przy ulicy Szaserów w Warszawie wieczorami panowała zwykle cisza. Tego dnia jednak zakłóciła ją seria wystrzałów. Napastnik, gdy upewnił się, że ofiara nie żyje, spokojnie wyszedł. Na progu sali zostało kilka łusek kaliber 9 mm. Według jednej wersji strzelcem był sam Cieślak. Od tego momentu gang mutantów zyskał poważanie w półświadku. Jednocześnie zabójstwo Kikira doprowadziło do tarć między Cieślakiem a gangiem wołomińskim. W grudniu 2000 roku Robinson dał o sobie znać po raz kolejny. Po kłótni z Jackiem Kalbarczykiem zdecydował się usunąć byłego wspólnika. Kalbar zaginął. Chociaż w półświadku aż wrze od plotek, jakoby to cieluś go zastrzelił i ukrył ciało. W 2001 roku gang Cieślaka napadał na tiry, rabował hurtownie, organizował porwania i zabójstwa na zlecenie. W kwietniu młody boz porwał niejakiego Bola lub Bolka, księgowego gangu Mokotowskiego. Bandyci postrzelili go w nogi i zagrozili, że odeślą go w kawałkach, jeżeli nie dostaną wykupnego. Otrzymali 200 tysięcy dolarów. Ale gang obiecał jednocześnie wysokie nagrody za głowy organizatorów porwania. Mutanci dogadali się z grupą klejniaka. Na jego polecenie zobowiązali się sprzątnąć niejakiego ziemniaka, który handlował narkotykami w górze kalwarii. 30 listopada 2001 roku w pubie sport w Pruszkowie dwaj zamaskowani bandyci zastrzelili Adama Giekciuka i Piotra R. Ziemniaka. Okazało się, że mężczyźni zginęli przez pomyłkę, ponieważ killerom wskazano niewłaściwe osoby. Z informacji operacyjnych wynika, że w zbrodni osobiście uczestniczył Cieślak. Na jego zlecenie dokończono dzieła i 22 lutego 2002 zginął właściwy ziemniak, czyli Piotr Z. Miesiąc później w parolach koło Nadarzyna Cieślak dowodził bandą, która napadła na policjantów liczących towar w znalezionym kradzionym tirze. Od kul bandytów zginął wtedy aspirant Mirosław Żak z Piaseczyńskiej Komendy. Strzelali m.in. Cieślak i Igor Pikus. Podczas wymiany ognia bandyci zostali ranni. Pomocy udzielił im rzekomo jeden ze znanych warszawskich lekarzy. Ścigani przez policję całego kraju mutanci ukryli się, nie przestali jednak działać. W listopadzie 2002 roku Cieślak wydał wyrok na swego byłego współpracownika Sebastiana S. Sebka. Zdecydował się go sprzątnąć, bo ten nie chciał oddać pieniędzy z kary nałożonej przez mutantów. Sebek, nie doszły zięć Piotra i Klajniaka, Zabrał swego opiekuna na spotkanie z Cieślakiem. Myślał, że nic mu się nie stanie. Przywitały go kule z Opowiada stołeczny policjant. Po tej zbrodni Robinson zniknął na jakiś czas. Do tej pory się wymykał, jednak tym razem około godziny 21-5 marca 2003 roku policjanci namierzyli obu bandytów, Cieślaka i Igora Pikusa. Bandyci pojechali do jednej z willi w podwarszawskiej Magdalence. Policja zorganizowała ogromną akcję, w której brało udział kilkudziesięciu antyterrorystów i stu policjantów z prewencji. Najpierw musieliśmy rozpoznać teren, sprawdzić zabudowę i możliwość zbliżenia się do budynku. Mówił generał Ryszard Siewierski, komendant stołecznej policji. Na miejscu akcją dowodził jego pierwszy zastępca, inspektor Jan Paul, szturm na willę rozpoczął się około pierwszej w nocy. Spodziewaliśmy się, że zaskoczymy przestępców. Przyznaje komendant Siewierski. Zaskoczenia jednak nie było. Najpierw bandytów ostrzegły dwa biegające wokół posesji psy, zaraz potem policjanci wpadli na minę pułapkę. Okazało się, że dom był prawdziwą twierdzą. Obudzeni bandyci zaczęli strzelać do policjantów. Poddajcie się. Jesteście otoczeni, wzywali policjanci. Żywych nas nie weźmiecie. Odkrzyknął Robert Cieślak. Kiedy policjanci zbliżyli się do domu, przestępcy zrzucili z piętra budynku specjalnie skonstruowaną bombę. Miała wewnątrz śruby i metalowe części. Jeden z policjantów zginął na miejscu, został dosłownie rozerwany. Wielu innych poraniły odłamki. Zaraz potem z okien posypały się granaty. Początkowo sądzono nawet, że zabitych zostało trzech funkcjonariuszy. Po granatach przestępcy sięgnęli po karabiny maszynowe i strzelby typu Mosberg. Tam było jak na froncie, relacjonował generał Siewierski. Po ataku willa zaczęła płonąć. Wezwano straż pożarną. Około czternastej policjanci odnaleźli na poddaszu domu zwłoki dwóch przestępców. Cieślak wraz z Igorem zabili wtedy dwóch policjantów i ranili szesnastu innych. Jeśli odcinek Ci się podobał, daj łapkę w górę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału po więcej ciekawych materiałów.